tutaj byś się przydał trąbek. Powrót do dużych wodek. Większe znaczenie miało wtedy słowo no name. Każdy chciał zostać sportowcem. Większości tutaj byś się przydał trąbek. Powrót do dużych wodek. Większe znaczenie miało wtedy słowo no name. Kiedyś na kibelku to czytałeś etykiety płynów i zajmowało wtedy tobie tylko 5 minut. A dzisiaj to masz telefony, nie zrobi se wstydu, siedząc sobie ponad 30 minut w kiblu. I sorry za ten bardzo śmieszny przykład, mogę was zawstydzić. Jak można o tym pisać, to wyobraź sobie, że mam pełno kawałków, których jeszcze nikt nie słyszał. Klimat robię, dobrze wiesz, chciałem być sportowcem. Miałem chęć, nowy trend i byłem codziennie na dworze. Ale też gdzieś z tyłu rap mi grał i w sumie ciągle gra do dzisiejszego dnia. I pamiętam te akcje, wszystkie z czasów zapomnianych, kiedy najgorszą siarę robił całus od mamy, a nie pocisk od wiary. Każdy z nas był no-name'em cały czas, duże pory razem ze spranym t-shirtem. Większości tutaj byś nie przydał trąbek. Powrót do dużych płotek. Większe znaczenie miało wtedy słowo no name. Każdy chciał zostać sportowcem. Większości tutaj byś nie przydał trąbek. Powrót do dużych płotek. Większe znaczenie miało wtedy słowo no name. Każdy chciał zostać sportowcem. Stare czasy, napiłeś się chodziło. Chciałem być jak Ronaldinho, ale mi nie wychodziło. Nic poza rapem i piłą mnie nie obchodziło. Komy były bez neta, na kompie u mnie giernie było. Potrafiłem biegać cały dzień, dziś mi się nie chce. Ktoś powie dlatego, że mam rap za jawę. Ja powiem dlatego, że nikt nie wychodzi w pracie. Prawda jest taka, że nikt nie wychodzi z domu, bo jest grane, jarane i chlane. Lub obowiązki, panie, MWK prawie dorośli. Ziomek też wiarę, przynajmniej wiekowo, bo mentalnie wciąż jestem dzieciakiem. Kiedyś rodzice siali po strach, szlapa na miesiąc. Najgorsza opcja, nie mogłem wychodzić, oglądać TV. W dzisiejszych czasach większość dzieci by było szczęśliwych.